Pradolina Wisły. Patrząc na te krajobrazy, aż chciałoby się znaleźć drogę na Ostrołękę. Ale drogi nie będzie, będzie śliwka, a dokładniej jej święto. W Strzelcach Dolnych, nieopodal Bydgoszczy, już po raz 10 obchodzono święto tego, jak przekonują mieszkańcy, szlachetnego owocu. Śliwki na tym nadwiślańskim terenie uprawia się już od kilkuset lat. 10 lat temu zapadła decyzja, wychodzimy ze śliwkami na świat. Postanowiono założyć koło gospodyń wiejskich, bo mówię, że się nic nie dzieje i tak dalej. No i tutaj interwencyjnie pan Iwanowski stał się takim przewodniczącym, że tak powiem, koła gospodyń, takim umówionym, z mrugnięciem. Ale pan Jan już bez mrugnięcia, zupełnie na poważnie, zaczął organizować coroczne święto śliwki w Strzelcach Dolnych. Początki były skromne, ale w tym roku to już poważna i licząca się impreza. Na dzisiaj, no to jak widzimy, mamy 10. święto śliwki i jak media nasze określają, odwiedza nas 30-40 tysięcy ludzi przez te dwa dni. I wszyscy chcą spróbować słynnych strzeleckich powideł, których sława dotarła daleko poza granice Polski. Te powidła strzeleckie były już i na różnego rodzaju świętach smaku we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, gdzie również zostały tam wyróżnione. A przepis wydaje się być całkiem prosty. Rozgotować w kotle, później przetrzeć i gotować, aż się zrobią odpowiednio gęste. Ile czasu? 7-8 godzin. Zależy jaka ilość śliwek i jak dojrzałe. Czym bardziej dojrzałe, tym krócej, nie? Pakujemy słoiczki i sprzedajemy. Od strony zdrowotnej same plusy. Od rozwiązania problemów, mówiąc delikatnie, z układem pokarmowym, aż po maseczki poprawiające cerę. Śliwki mają też jedną bardzo specyficzną właściwość. Też działa bardzo dobrze zamiast Viagry, można zastosować, bo myśmy czytali, właśnie ostatnio był w gazecie Powiat, jakieś dwa tygodnie temu, wypowiedzi właśnie tych lekarzy na ten temat i tych badaczy, w ogóle właściwości śliwki i tak właśnie określili. Jest to wspaniała rzecz, bardzo naturalna, a wspomaga, że tak powiem, kontakt seksualny. Zatem śliwki w domu trzeba mieć. Tak przekonuje wójt. A w domu ze śliwek to ja mam wszystko, co może być. To znaczy mam powidła śliwkowe, no oczywiście tradycyjnie też i troszkę dalej przerobiona ta śliwka się znajduje. My za to znaleźliśmy na imprezie namiot Kasy Stewczyka, który nie pojawia się w takich miejscach przypadkowo. Po to tak naprawdę, żeby zjednoczyć się z tym całą społecznością, która tutaj jest, przebywa, aby pokazać, że tak naprawdę jesteśmy blisko tych ludzi zawsze w zasięgu ręki. Kolejne bliskie spotkania ze strzelecką śliwką już za rok.